Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Witam Was w bardzo krótkim odcinku, w którym chciałbym się z Wami podzielić trzema ogłoszeniami. Pierwsza rzecz to taka, że założyłem sobie Instagrama. Ostatnio Instagram wprowadził możliwość dzielenia się krótkimi filmami. No i wpadłem na pomysł, żeby po prostu dzielić się z Wami takimi minutowymi, dwuminutowymi filmikami. Na ten moment znajdują się tam dwa filmiki. Jeden pokazuje test bench, na którym męczę komputer ze śmietnika, a drugi, który no nieco mówię o wątpliwościach na temat filmu o Commodore 64. Dlatego jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany takimi krótkimi filmikami, no to polecam zostawić mi followa na Instagramie i tutaj, jak macie to wyświetlone na ekranie, możecie sobie kliknąć w te IGTV i tam będziecie mieli te wszystkie filmiki. Drugie ogłoszenie jest takie, że założyłem grupę informacyjną na Telegramie, więc jeżeli ktoś z Was używa Telegrama i chciałby dostawać na Telegrama wiadomość o tym, że na przykład wrzuciłem filmik, no to myślę, odsyłam Was do opisu, możecie sobie zasubskrybować ten kanał, powiedzmy z informacjami. I trzecie ogłoszenie jest takie, które jest poniekąd sprostowaniem, ponieważ niektórzy z Was może zauważyli, że w ostatnim czasie moje filmy zaczęły się ukazywać nieco rzadziej. Jest to spowodowane głównie tym, że teraz na studiach mam sesję i po prostu musiałem się skupić nieco mocniej na nauce i rzeczach po prostu niestety mniej związanymi z YouTube'em. Jednakże zaczynają się wakacje, w planach mam bardzo dużo filmów, też do niektórych filmów będę miał już pomoc, także myślę, że wywindujemy przez te wakacje poziom niesamowicie. Będzie komputer ze śmietnika, będzie Commodore 64, będzie ThinkPad tablet, będzie Power Mac. Tak, w końcu muszę zrobić o tym Power Macu kiedyś. Będzie naprawdę mnóstwo mega wykozaczonych filmików przez te wakacje, więc mam nadzieję, że już zacieracie rączki tak jak ja na samą myśl o tym, co chcę dla Was przygotować. No i trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach, live streamach. Tyle z mojej strony, dzięki za uwagę, na razie, bajos!